Witajcie w moim kanale, z tej strony Husły i tutaj mamy jakże przeze mnie znienawidzoną aktualizację. Na razie wam nie będę pokazywała, co się stało, ale większość już pewnie wie, ci to grają w tej chwili oczywiście. No bo ja to nagrywam dopiero w piątek, z opóźnieniem dużym. Ono widzieliście tu już małe coś. To był kursor. No ale sobie przeczytajmy tą aktualizację. Okej, no w takim razie aktualizacja z postępami konia jest już dostępna. Witaj, tak to prawda, na Jorfik zawitała duża aktualizacja z postępami konia. Nasze zespoły ciężko pracowały, by dać się wszystkim graczom. W miarę rozwoju wierzchowca otrzymasz możliwość odblokowania nowych umiejętności dzięki naszym nowym systemom tworzenia więzi z końmi oraz zdobywania poziomów. Postępy konia. Oto nowe funkcje, które możesz sprawdzić po aktualizacji z postępami konia. Zaktualizowany HUD wyświetlacz. Nie wiem, co to jest te HUD. W nowym HUD znajdziesz teraz zaktualizowane menu kołowe konia, działające zarówno wtedy, gdy dosiadasz swojego wierzchowca, jak i wtedy, gdy tego nie robisz. Oprócz tego w górnym lewym rogu zobaczysz też renderowe ikony gracza oraz konia. Okna czatu i kluczaka zostały zaktualizowane tak samo jak ekran wezwania transportu. Co więcej, mapa została przeniesiona w prawy górny róg ekranu. Mamy też nowy wskaźnik chodu oraz stanu, który możesz włączyć w ustawieniach. Choć wiemy, że wielu graczy lubiło nasz stary HUD, tak bardzo jak my musieliśmy stworzyć zaktualizowany interfejs, który pozwoli prowadzić nowe funkcje postępów konia oraz funkcje, które chcemy dodać w przyszłości. Zmiany w rozwoju konia. Awansuj swoje wierzchowce na kolejne poziomy za pomocą naszego nowego interfejsu poziomów konia. To ty zażądasz rozwojem swoich rumaków. Ponadto zauważysz też niewielką różnicę pomiędzy tym, gdy twoja postać porusza się pieszo oraz gdy jedzie konno. Zobacz i usłysz nowe piękne efekty, gdy twoje konie zdobywają PD i awansują na kolejne poziomy. Nie martw się, jak przegapisz to, że twój zwierzęcy przyjaciel może zdobyć nowy poziom, ponieważ wszystkie nadmiarowe PD zostaną przeniesione na następny poziom. Więc nie stracisz niczego? O co chodzi z tym następnym poziomem? W sensie, czy poziom do 15, czy poziom będą wyższe poziomy? Mam nadzieję, że nie. Jedną z nich będzie nowa złota tabliczka z imienia, którą możesz dać swojemu wierzchowcowi. Możesz też ją wyłączyć, gdy osiągniesz poziom poziom 15. Statystyki koni nie zwiększają się o niewielką wartość za każdy poziom. Zamiast tego twój rumak znacznie je poprawia co kilka poziomów. Konie otrzymają najwyższe statystyki jeździeckie na poziomie 13, by mogły rywalizować w zawodach i wciąż zdobywać PD. Wszystkie istniejące wierzchowce mogą odblokowywać swoje nagrody, a twoje już doświadczone zwierzęta automatycznie odblokują nagrody odpowiednie dla ich poziomu. Zakupiony przed tą aktualizacją koń znający ruch specjalny lub sztuczkę zatrzyma ten element bez względu na swój poziom. Gracze, którzy kupili lążę, nadal będą mieli dostęp do tej funkcji w przypadku wszystkich rumaków, bez ograniczeń poziomowych. Gracze bez ląży mogą ją odblokować dla każdego konia pojedynczo po zdobyciu przez niego poziomu 3. Ale to jest akurat fajne, bo dużo graczy kupiło właśnie tę lążę. No i to by było takie trochę niefajne, jakbyśmy musieli teraz dopiero ją zdobywać, jak zdobędziemy 3 level konia, a my już sobie ją wykupiliśmy. Nowe funkcje dla koni. Polecenie podążania poznasz na poziomie 7, a na poziomie 11 możesz teraz wezwać swojego konia. Kolejną nową funkcją jest wspólna chwila, która pozwala ci zdobyć PD dla konia poprzez spędzanie czasu z swoim czworonożnym przyjacielem. Po wprowadzeniu postępów konia nowo zakupione wierzchowce odblokują te wyjątkowe umiejętności na poziomie 7, dzięki czemu jeszcze bardziej wzmocnią waszą więź i zaufanie. Opieka nad końmi teraz zapewnia PD dla konia. Dbaj o swoje konie każdego dnia, by zdobywać dla nich PD. Dodaliśmy klawisze szybkiego dostępu dla rozmaitych okien i działań. Wprowadziliśmy sporo nowych klawiszy szybkiego dostępu dla użytkowników komputerów PC oraz Mac. Na przykład możesz uzyskać dostęp do menu kołowego konia poprzez naciśnięcie Q, a okno poziomu wierzchowca otworzy za pomocą klawisza Tab.
Wszystkie nowe klawisze szybkiego dostępu zobaczysz w menu główne po naciśnięciu sterowania. Czekaj, potem sobie to zobaczymy. Q i Tab. Dobra, zapamiętajmy sobie. Zmiany u trenerek koni. Wcześniej przy kupowaniu treningu swój koń otrzymał dokładnie tyle PD, ile było trzeba do kolejnego poziomu. Teraz wszystkie zyskane wcześniej PD dla konia na obecnym poziomie zostaną przeniesione na następny. O, to fajnie. Reset rekordów. Z okazji wprowadzenia postępów konia zaczęstowaliśmy rekordy wszystkich wyścigów. Masz ochotę się pościgać po Jorwiku? Tydzień szczęśliwego konia to dadzą nam na 7 dni. Aktualizacja stanu serwerów. W trakcie tygodnia pasjonatów nasze zespoły pracowały nad nową sekcją strony internetowej, która ułatwi Ci sprawdzenie stanu serwerów, zanim postanowisz zmienić serwer w Twoich ustawieniach. Zobacz efekt naszej pracy i daj nam znać, co o tym sądzisz. W następnym tygodniu konie Jorwiku wracają z wyścigiem westernowym dostępnym na rangi starszej. Do danego tygodnia cały sezon są sobie. Ja już mam dość tych koni Jorwiku wyścigów. Dodajcie coś w końcu lepszego. Znaczy, no, nie mogę powiedzieć, bo była ta fabuła i ogólnie fajne rzeczy, ale co chwilę są te konie Jorwiku i wyścigi. No, mi się to samej nie podoba. No i co, no, nadchodzi czas, żeby pokazać to zło, które tu nastąpiło. Naprawdę, jak to zobaczyłam, byłam tak wściekła na tą grę, że to zmienili, ale potem dostrzegłam kilka plusów w tym nowym interfejsie. No nic. No 3, 2, 1. No to, co się tu podziało, to naprawdę dużo się zmieniło. Dużo. Tu jest menu kołowe, czyli to, okej. No ikonka czasu też się zmieniła, a może nie tak dawno, nie tak niedawno, ale była zmieniana. Mapka, tam jest tutaj, to tutaj. Że taka podkówka ładna była, teraz było jakieś, no przynajmniej tyle dobrze, że zostawili ją. Ale kursor, moi kochani, też się zmienił, zobaczcie na niego. Naprawdę, to nie wiem, po co tu w ogóle jest. Mamy trzy kropeczki, możemy sobie to sprawdzić, ale tamten interfejs był o wiele łatwiejszy. No i co ja mogę teraz powiedzieć o tym interfejsie? No, no jest właśnie tu w nim kilka plusów, ale jest o wiele, wiele, wiele gorszy od tamtego. Bo na tamtym już byli wszyscy gracze przyzwyczajeni, a ten nowy to... No ja się szybko do niego nie przyzwyczaję, bo tak to wszystko miałam od razu tutaj. Mogłam sobie dać ten inwentarz i już od razu wszystkie rzeczy brać, a tu tutaj jest... O, w ogóle no właśnie inwentarz też się zmienił, zobaczcie, taki czarny jest. Dobra, a co tu było? Q? To się włącza menu kołowe konia. Co to jest? Plus pół, zielony led. Okej. Ojej. Czyli ja po prostu wbiłam chyba level dla konia. Tabliczkę stajenną. Aquamarine Breeze ma teraz specjalną tabliczkę w twojej stajni. Zrozumienie to otrzymuje jedynie te konie, które stworzyły najwyższy poziom jeździ ze swoimi miejscami. Tą tabliczkę można włączyć w ustawieniach gry. Ale to jest fajne. Fajna taka ten. I moi drodzy, te plusy to jest właśnie tu, że widzę, ile mi brakuje do poziomu, do levelów. I jakby to jest takie fajne, bo mi brakuje tylko 50 PD do 22 levelu, więc czekamy na jakieś zadanka i co? I będzie level. No i co ja mam teraz zrobić, jak już mam pełen level? Bo nie, włosów nie zmieniłam.
jeszcze z aktualizacji mam. Czat coś tu pisze na czacie, fajne gesty. To też się zmieniło. Siądź, teraz tak można. I co, to lecimy do tej stajni. Lecimy do stajni. W ogóle patrzcie, jak się ekran powiększył, nie? Lecimy do stajni tą złotą tabliczkę sprawdzić. I w ogóle wam pokażę to podążanie, bo to jest naprawdę fajne, do filmu się przyda na pewno. Mam nadzieję, że to nie ma mordników. O, jest mordnik Whisperek. To nie mogę, bo oni już mają złotą tabliczkę. Znaczy kurde, co ja mówię, mordnik Whisperek. Pomyliło mi się ze startowcem mojej siostry. Lucky Boy. Dobra. Sorry, naprawdę. Przepraszam cię, koniku, pogłaszczę cię na przeprosiny. Chodź tu do mnie, chodź. Pomyliłam cię z innym koniem. Chodź do mnie. Mogę cię przeprosić. W ogóle tego krzesełka to ja tu nie widziałam jeszcze. Tych szafek też nie widziałam i one są chyba dodane. Chyba te szafki tutaj. Chodź, pogłaszczę cię. To jest wysłanie transportu? Nie, gdzie jest głaskanie? Tu jest głaskanie. Przepraszam cię za mój błąd. Mam nadzieję, że już mnie na nowo lubisz. Lucky Boy, tak. Aquamarine. Chodź. Bo ci zmienimy teraz na tą złotą tabliczkę. O Jezu. Nie, proszę, wyłaź z tej. No. O, już mam, nawet nie muszę robić. Więc tak wyglądają te tabliczki złote. Ładnie wyglądają, naprawdę. Na kogo się teraz... Och, Big Attack. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje malutki. On ma 0 PD. Ej, ja cię nakarmię w sumie, bo za to się dodaje... PD. Chociaż mam darmową opiekę, to cię nakarmię. To widzicie, już mam. Zaraz sobie go przetransportujemy na levelek. Chodź do mnie, chodź. Chodź. Tutaj się to robi, jakby ktoś nie wiedział. Nie, żebym się tak cieszyła bardzo tą aktualizacją, bo ja jestem naprawdę zawiedziona na SSO, ale te funkcje nowe to są naprawdę fajne. Tutaj napoję się. Szczotkuje cię. Zrobimy sobie właśnie, będziemy mieli drugi level. I co dostaniemy za ten drugi level? Szybszy cał. Ej. Co? Ej, ja już mogę? Ej, nie, ja już mam szybszy cał. Już się bałam, że nie będę mogła biegać. Lądrze dostaniemy wtedy. Ale ja chyba już mam. Bo ja kupowałam. Więc tak naprawdę to nic nie dostaniemy. Aha. A nie. Dobra, muszę mieć w głowie. Dobra, to ja sobie zrobię nowy look i do was wracam. Okej, moi drodzy, ja jakby... tutaj jeszcze nie mam looku wybranego, ale właściwie mam dready, będę jak multi. Wymyśliliśmy z moją siostrą, że ja po prostu sobie wybiorę różne brązowe rzeczy, bo jak mam takie włosy, to chcę, żeby mi pasowało, bo nie będę jeździł jakiś żul oczywiście. To wybieram sobie brązowe rzeczy i ogólnie ona będzie wybierała numerek i będę mówiła od ile do ile, ona będzie ufała numerek i tak się ubiorę, więc będziemy zaczynać od ogłowia, tylko sobie wybiorę. Okej, okay. W ogóle teraz się tego ciągle będzie wyświetlać. Za dużego to ja wyboru tutaj nie miałam. Mamy tutaj takie czarne ogłowie. No bo nie było żadnych tych, no i taki brązowy. I teraz ja to, słuchajcie, moi drodzy, pomieszam. No i teraz siostra udziel mi tu głosu. Wybierz numerek od 1 do 2. Dobrze, czyli wybrałaś tą gorszą opcję, ten brązowy, który nie za bardzo pasuje. A
ale jest brązowy, jest. Nie będę tutaj oszukiwać. Biorę to, co się po prostu wylosuje. Więc to ogniwisko chowamy. I teraz mamy nie ubrania. Teraz mamy owieczy. Nie, a na ciebie w ogóle tych to owijki trzeba będzie. Okej, no to wybiorę sobie jakieś owijki i numerki. Okej, wybrałam takie, bo w sumie tylko takie pasują. No to znowu wybierz numerek od 1 do 2. 1. Dobrze, przynajmniej pasują do ogłowia. Ładne takie. Więc te owije chowamy. No i co, lecimy z następną częścią ubioru. Mamy czapraczki. Czapraczki. Och, mam nadzieję, że wybierzesz ten. Bo reszta tak naprawdę nie pasuje. Ja tu mam same rzeczy po dwa, naprawdę. Sumę to też trochę pasuje. O, to też pasuje, ale to jest... Czekaj, co jest sztucznego futra? No, dobra, ale jest brązowy, ta reszta tutaj nie za bardzo nie pasuje. No białego też nie będę, w ogóle to jest z zestawu, to ja nie będę brała. Okej, no to... Damy tak, chwilę, to jest tak, tak i tak. To pomieszajmy troszkę tutaj coś. O tak. No to wybierz numerek od 1 do 3. 3. Dobrze, to mamy ten czapraczek. On tak jakoś najbardziej pasuje, bo te i te owiki, i ten kantarek, znaczy o głowie, no to się tak paszą w głowie. Oj. Siodełko. O Jezu, ja będę naprawdę jak stary gracz ubrana. Takie mam brązowe. Ale nie wiem, czy chciałabym kradnąć startowcowi. Mam nadzieję, że wybierzesz dobrą liczbę. Czyli 1. Kurde, dobra. To wybierz od 1 do 3. 2. Hehe, dobra. Fajnie pasuje. Do owijek bardzo pasuje to siodło. Więc jest okej. Okay. Jest spoko. Na razie ten zestawik. Dodatki do ogłowia. No, big attack, to raczej ci tam nie będę cytowała. Chyba, że dam ci tylko to, to już bez losowania. No bo ładnie. To jest ten podkowy taki. To wywalamy. Do tego to ci już nic nie dam. Do ogona. Okej, to rybka. Znowu się zaczyna zabawa. To... bierzemy... To... I to... No i tak naprawdę to tylko tyle. Miejmy nadzieję, że to wybierze. No to wybierz numerek od 1 do 2. 1. I dobre wybrała, naprawdę fajne. Akurat to tak najza bardzo pasowało, ale wzięłam tą brązową przecież, nie. Podkowy już ubrałam. Kaloszek. O, kaloszek raczej nie mogę, nie? Ja chyba tak nie mogę. No to teraz ubrania losujemy. Też brązowe. Tutaj brązowych mam akurat bardzo dużo. I zaczynamy od spodni. Więc wybieramy te wszystkie brązowe, prawie wszystkie, bo oczywiście wszystkich tu nie wezmę. Mam nadzieję, że wybierze te jak najbardziej pasujące. Okej, tu już nie będę mieszała, bo nie ma co. Za dużo tego jest.
To tak, wybierz numerek od 1 do 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, naprawdę? Wybierz numerek od 1 do 6. 5. 5, no nie za bardzo, bo są te spodnie. No te czy te, umówmy się, bardziej by pasowały, no ale 5 do 5. Sukiennica oddajemy. I tutaj wszystkie gacie oddajemy do szafy. Okej. Koszulka. Nie, sweter. Sweter bierzemy, bo zimno, bo może nie wiem co. Też mogę dostać duży wybór. Okej, dobra, tu takie wybrałam. To jest 1, 2, 3, 4, 5. Wybierz numerek od 1 do 5. 2. 2, no dobra. To okej. To sobie to oddamy na miejsce. Tutaj do koszuleczek, proszę bardzo. I wracamy. Tym razem buty. Butów też jest strasznie dużo. Okej, to wybrałam. No i to teraz wybierz numerek od 1 do 4. 1. Okej, bardzo podobne do tych czwartych, a czwarte pasowały. Więc te raczej też będą takie dosyć. Jakby co wiecie, kto mnie teraz ubrał, więc to nie ja się tak ubrałam. Ale jednak ja, o Jezu, tu sobie muszę na spokojnie powybierać. I wybrałam 8 takich nakryć głowy i wybierz numerek od 1 do 8. 7. 7. Tylko teraz które? Czekaj, od tyłu czy od góry, czy od przodu? Od przodu to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Od przodu 7 jest ten. A od tyłu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ten by był 7. No to bierzemy kapelusz, bo ładny jest. Sobie tutaj go damy i te nakrycia głowy sobie tutaj pokryjemy, pochowiemy. Gdziekolwiek je rozrzucę. Okej. Co tu mamy? Rękawiczki. No tutaj też mam dosyć dużo tych brązowych. Ale wybierzemy sobie może 4. I wybierz numerek od 1 do 4. 2. Okej, to te. Na rękawiczki tak nie za bardzo zwracają uwagę ludzie, więc. Co tu mam? Maski. Maskę sobie sama jakąś wybiorę. Co do konia bierzemy? Nie, musi dredy mieć zmieniać. Co wy? Okularki sobie weźmy. Tutaj spódnicę tylko odłożę. I teraz zwierzaczka. Ale zwierzaczka też nie będziemy losowali. Zwierzaczka sobie weźmy tylko takiego, jak mi pasuje. I będzie to miło robić się stare klimaty daje wciągnąć, więc mamy takiego lukę dla naszego Anglika. Wyjdziemy sobie na dwór. Szkoda, że nie zostały żadne zadańka dodane. Fajnie by było. To możemy sobie pojeździć na dwór, tak? Tam sobie zrobimy jakiś wyścig. Dobra, lecimy z tym wyścigiem. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć w kwestii aktualizacji? No przykro trochę, że tak zmienili ten interfejs, bo naprawdę tamten był wspaniały. Każdy się do niego przyzwyczaił raczej. Może ci nowi gracze nie będą tego odczuwać. No. Za nową, ale jednak nie, bo ja już tu gram niecałe 3 lata. Więc zdążyłam się przyzwyczaić do tego starego. Ale w ogóle kiedyś to był jeszcze mniejszy, więc tamten też był interfejs odnowiony.
tak, żeby się graczom podobało się podobać. To jest jakby taki plus dla nich z mojej strony. No ale no co tu więcej mówić? Ważne, że na konikach można pojeździć. A reszta to tak. No, co się stało, co się z nią stanie tak naprawdę? Będzie trzeba się przyzwyczaić do tego nowego interfejsu. Na pewno się kiedyś przyzwyczajmy. A jak się przyzwyczajmy, to asy są znów ustawione do nowego interfejsu. Nie wiem, żartuję, no mam nadzieję, że tak nie będzie. Zobaczmy, czy odblokujemy ten lądrze. No i jest dobrze. Jak to ładnie wygląda. I teraz sobie zrobimy zdjęcie na miniaturę. Wskoczy na to? Nie wskoczy. Spróbuję zrobić dwie w jednej. Akurat się udało zrobić tak w tym, bardzo ładnie ona wyszła. I tak, tak, trochę łebek obrócony. Pokaż interfejs. Naprawdę to nie wygląda tak jak tamten. Świetnie zrobiliśmy. Co my tu jeszcze mamy? A, tab, co to było? Aha, to się wyświetlało. Dobrze, czy ja coś zapomniałam pokazać? A, zapomniałam. Fit. Jeszcze nie mam, a ja się już nie wrócę. Zaklep konia. No to moi kochani, na jakimś innym nagraniu, gdzie będę już miała tą funkcję odblokowaną podążania, to wam wtedy pokażę, bo jak widzicie, no teraz nie mogę, bo jeszcze nie mam tego odblokowanego. A w sumie wtedy tak klikłam, że mi się ten level no dobra, to już będzie tyle. W ogóle tu fajnie, że mamy skrzynkę poszłą przy sobie. To już chyba tyle. Wiemy dobrze, co będzie za tydzień. Nie za cały tydzień, bo tak w środę. Więc tylko jeszcze kilka dni. No i niestety trzeba się przyzwyczaić do tego, co jest. To naprawdę jestem zła na Starsiego, że to zrobili. Ale już trudno, no nie. No to nie będę już tego przedłużała, bo z tym losowaniem to na pewno będzie bardzo długa ta aktualizacja. Więc jeśli wam się podobało, zostawiajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Ja was żegnam. Do środy.